Święta wielkanocne tuż, tuż. A co to za święta? Bez sernika? Nie każdemu wychodzi, ale ja mam przepis, który jest łatwy, prosty i przede wszystkim gwarantuje, że wyjdzie. Niech to będą święta z sernikiem Czerwińskiego! Sernik jest banalnie prosty, a jego spód to wielka tajemnica. Ale ja Wam dzisiaj zdradzę. Co to jest za tajemnica? To są ciasteczka owsiane od tako. To w tych ciasteczkach jest cała moc skupiona i skryta. Ale musimy zacząć od rozpuszczenia kawałka masła w garnku. W międzyczasie, kiedy masło się rozpuszcza, do blendera dam ciasteczka owsiane tago. Mają one bardzo maślany smak, a przede wszystkim są źródłem błonnika. Połączę je również z orzechami włoskimi i z masłem. Stworzą spód, który będziemy chłodzić 15 minut w lodówce. Ciastka mogę do miski przysypać, aby zrobić miejsce dla orzechów włoskich. Powiedzenie ludowe mówi, że aby być mądrym, wystarczy zjeść 3 orzechy dziennie. A my tu mamy całą garść. Zblendowane orzechy, które są po prostu miałem, dodam teraz do ciasteczek owsianych. Masło mam już rozpuszczone, więc teraz dodam je do ciasteczek i orzechów, które połączy całość w jedną masę. Formę mam już wyłożoną papierem do pieczenia. Teraz ciasteczka wysypię na nią i dokładnie łyżką ugniotę. 15 minut w lodówce zupełnie im wystarczy. W międzyczasie, kiedy ciasteczka będą w lodówce, zajmiemy się masą. Miska metalowa zawsze jest najlepsza, aby bawić się w kąpiel wodną. Teraz do niej dodam białą czekoladę. W garnku już grzeje się woda, widać parę. Położę teraz na nią czekoladę w misce. W międzyczasie, kiedy się czekolada rozpuszcza, a spód ciasteczek tago tężeje, w tym samym miejscu zrobimy masę. Mam tu pół kilo serka Philadelphia, bo to w nim tkwi również sekret. Jest jednym z najbardziej kremowych i delikatnych serków. Warto jest wydać parę groszy więcej, aby mieć sernik prawdziwy, świąteczny, wielkanocny, który zaskoczy Twoją sąsiadkę, jak do Ciebie przyjdzie święta na kawę. Serek mam już w misce. Teraz 5 jaj do niego dodam. Następnie kremówka. Ja lubię, kiedy serniki mają w sobie świeżość. Właśnie sok i skórka cytryny to mi zapewnią. Wystarczy odrobina skórki, a także sok połowy cytryny, aby nadać sernikowi naprawdę dużo świeżości. Podstawą każdego dobrego wypieku jest wanilia, ale nie cukier, który jest podróbką wanilii, tylko ziarna prawdziwej wanilii z Madagaskaru. Jak zauważyliście, nie dałem tutaj nawet grama cukru. Jeżeli ktoś z Was lubi mega słodki sernik, połowa szklanki cukru do środka. Jeżeli mniej słodki, to oczywiście biała czekolada, którą rozpuszczam, zapewni słodycz. Zobaczcie, jaki to jest szybki sernik, ponieważ w czasie, kiedy się spód chłodzi, my już całą masę mamy prawie gotową. Ale gdzie jest sekret, czy powie, w tym serniku? Ha? Sekret to jest kąpiel wodna. Czyli cały czajnik wody, która się właśnie zagotowała, wlejemy na blachę. I teraz tak, jak będziecie piec, zerkajcie, nie otwierajcie, ale zerkajcie, czy woda nie wyparowała. Jak wyparuje, to dolejcie tej wody, aby tam była ciągle sauna, ponieważ ten sernik będzie tą wilgoć w siebie przyjmował i będzie aksamitny, wilgotny i naprawdę taki, jakiego jeszcze nigdy nie jedliście. Czekolada jest już schłodzona, więc mogę ją pomału dodawać do masy serowej, aby połączyła się. Cały czas będę mieszał. Często czytam w komentarzach, że gotowanie jest ciężkie, że jest dużo pracy, a wystarczy przygotować sobie składniki.
Kucharze na to mówią mise en place, mieć wszystko pod ręką i wówczas gotowanie może być łatwe, proste i przyjemne. Spód mam już twardy i schłodzony, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Muszę dokładnie owinąć spód. Czy to przy użyciu folii spożywczej, czy folii aluminiowej, aby mieć gwarancję, że nawet kropla wody, w której będzie gotował się sernik, nie dostanie się do środka. Spód mam całej tortownicy idealnie zabezpieczony, więc mogę teraz masę serową dodać do środka, aby mieć gwarancję, że dokładnie masa się rozlała i nie ma żadnych pęcherzyków powietrza, mogę kilka razy z małej wysokości, nie z pół metra, to nie drożdżowy, uderzyć o blat. I teraz bardzo ważny moment, jeden z najważniejszych i kluczowy do tego, aby ten sernik był właśnie tym, co ja zrobiłem. To jest pieczenie w kąpieli wody. Zobaczcie, jak ja to robię. Półtorej godziny w piekarniku, 12 godzin, a najlepiej całą noc w lodówce i jest to cudo. Sernik, który jest niesamowicie wilgotny, delikatny i aksamitny dzięki Filadelfii. Ja go udekorowałem dzisiaj borówką, potem pędzlem, tężejącą galaretką, aby połączył wszystko w jedną całość. Gwarantuję Wam, że Wam wyjdzie. Może nie jest tani, ale jest pyszny. Jest dobry, a przede wszystkim inny niż wszystkie serniki wielkanocne. Jeżeli ten przepis do gustu Wam przypadł, dajcie mi suba, bądźcie hojni, bo dzisiaj święta, więc na bogato. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!